Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj po zakończeniu wiele osób mówiło, że ten czas popołudniowy był dla nich trudny, że przesypiali troszeczkę. Ja zawsze, kiedy gdzieś tam głoszę po godzinie 15, to jest taki czas poobiedni, to zawsze mówię, że to jest chyba najtrudniejszy czas, tak od strony ludzkiej. Ale patrząc z innej strony, to można zobaczyć, że wtedy wszyscy się zgadzają, bo głowa chodzi cały czas tak, że każdy rozumie, przyjmuje, zgadza się. Więc zależy, jak na to popatrzymy. Ale zapewne to, co mamy w żołądku, sprawia, że trudniej się słucha, trudniej się mówi. Więc dla przypomnienia, tak w skrócie, żeby przekonać się, czy mam Ducha Bożego, to wystarczy zaufać Kościołowi, który nam o tym przypomina, że w sakramencie chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego i mamy Ducha Świętego w sobie, ale z jakiegoś powodu nie widać Jego działania na zewnątrz. Tego nie widzimy i zastanawiamy się, jak poznać, czy działa przeze mnie Duch Boży, czy rzeczywiście poddaje się Duchowi Bożemu, czy się Duchowi Bożemu nie poddaje, może jakiemuś duchowi złemu. I z pomocą nam przychodzą określenia Ducha Bożego, nazwy czy imiona. I w Starym Testamencie taką nazwą jest ruach, co się tłumaczy wiatr, ale też i klimat. I człowiek, który jest pełen Ducha Bożego, stwarza w sobie taki klimat, w którym inni dobrze się czują. Po prostu lubię być z Tobą, lubię z Tobą przebywać. To jest chyba najlepsze potwierdzenie, komplement pokazujący, że przeze mnie działa Duch Święty, dlatego że stwarza taką przestrzeń, że człowiek dobrze się czuje, bo klimat to jest takie miejsce, taka przestrzeń, w której wszystko sprzyja życiu. I mamy kontakt z wieloma osobami, które niekoniecznie są dobre, często są złe. Ale jeśli one nam powiedzą, z Tobą czuję się dobrze, to jest właśnie komplement. To jest taki znak, że ja poddaję się działaniu Ducha Świętego. A w Nowym Testamencie taką Jezus nazywa Ducha Świętego parakletem, co się tłumaczy obrońca, pocieszyciel, adwokat. To oznacza, że jeśli Duch Święty jest przy Tobie, diabeł Cię już nie oskarża. Nie może Cię oskarżyć, dlatego że sprawiedliwość Boga zakrywa Twoją niesprawiedliwość, Twoje grzechy. I diabeł milknie, jeśli przy Tobie stanie Duch Święty. Starożytne teksty pokazują, że jeśli ktoś miał takiego parakleta i był oskarżony w sądzie przez swojego nieprzyjaciela i ten paraklet przyszedł do sądu i stanął obok oskarżonego, to w tym momencie sąd uniewinniał oskarżonego. Paraklet nie musiał nic mówić, wystarczy, że stanął przy oskarżonym. Oskarżony stawał się wolny. Jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Jeżeli ktoś z Was staje przy osobie oskarżanej, potępianej, jest takim parakletem. To znaczy, że Duch Boży działa przez ciebie, bo bronisz człowieka, który jest atakowany. Nieważne, jaki on jest, jakie jest jego życie, ale ktoś go atakuje. Ktoś wykorzystuje jego słabość, by go poniżyć, by go zniszczyć. A to nie jest metoda Boża, to jest taka diabelska, bo diabeł najpierw wciąga nas w grzech, a później wykorzystuje ten grzech, by nas zniszczyć, by nas oskarżyć. Więc jeśli ktoś jest pełen Ducha Świętego i broni oskarżonych, to znaczy, że działa przez niego Duch Boży. Jeśli ktoś pociesza smutnych, zrozpaczonych, to znaczy, że działa przez niego Duch Boży, bo Duch Boży jest pocieszycielem. Warto o tym pamiętać, bo Duch Święty objawia się jako miłość i działa przez miłość. I to miłość jest jakby taką przestrzenią, w której możemy być pewni, że działa Duch Boży, a nie duch zły.
To miłość jest takim znakiem rozpoznawczym obecności Boga, Jego mocy, bo tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, że kiedy Bóg działa, to objawia się Jego moc, a moc Boża objawia się w miłości, przez miłość, która jest cicha, jest pokorna, często naiwna. Natomiast kiedy działa zły duch, to działa przez siłę, która jest pyszna, głośna, hałaśliwa, zwracająca uwagę na siebie, przerażająca. Zatem ten, kto ma Ducha Bożego, on jest taki cichy i pokorny, robi swoje, a kiedy zrobi, znika. Tak jak woda, która pada z nieba, nawadnia, użyźnia glebę i znika, znika w szczelinach. Święty Franciszek właśnie mówił, że od wody powinniśmy się uczyć pokory, że ona robi swoje i znika, i nikt o niej nie pamięta, nie myśli, ale jest ona ogromnie potrzebna. Nie unosi się pychą, nie jest na świecznikach, po prostu robi swoje i znika. I chodzi o to, że miłość właśnie jest taka. Moc Boża objawia się przez miłość, więc jeśli chcemy sprawdzić, czy mamy Ducha Bożego, musimy zobaczyć, czy mamy miłość, czy rzeczywiście chcemy, żeby miłość wylewała się z naszego serca. I Maryja tutaj jest dla nas wzorem. Ona jest taką służebnicą pańską. W Medjugorje zadano Maryi pytanie, dlaczego jest taka piękna. Ona powiedziała, bo kocham. Właśnie miłość czyni człowieka pięknym w oczach Boga i w oczach człowieka, ale ta piękność wyraża się w całej przestrzeni, w całej dobroci, jaka w postawie człowieka może się ujawnić. Wiemy, że jak pojawia się Maryja, to ona stwarza taki klimat, w której każdy człowiek dobrze się czuje się kochany. Nieważne, jaki on jest, ale czuje się kochany, czuje się akceptowany, czuje się dobrze, tak jak u matki. Tak jakby zapominał człowiek, że jest grzesznikiem. Tak jakby był święty. Właśnie obecność Maryi sprawia, że człowiek odkrywa swoją wielkość, swoją świętość pomimo swojej grzeszności, swoją piękność pomimo swojej brzydoty. I stąd ta postawa Maryi jako oblubienicy Ducha Świętego, ona jest związana też z pokorą, bo ze służbą, bo wszędzie tam, gdzie pojawia się Duch Święty w obecności Maryi, tam dokonuje się też pokorna służba, służba człowiekowi. I dzisiaj też wiemy, we wspólnotach na pewno też się zwraca na to uwagę, że obecność Ducha Świętego, Jego charyzmaty nie są dla tego, kto je otrzymuje, ale są one dane dla służby w stosunku do drugiego człowieka. I moja pokora jest w stosunku do drugiego człowieka, tak samo jak i moja służba. By się przekonać, na ile jestem pełen Ducha Świętego, muszę zobaczyć, na ile służę, na ile jestem pokorny, na ile kocham. To jest jakby taki sprawdzian, na ile otworzyłem się na Ducha Bożego, bo jak On objawia się jako miłość i działa przez miłość, to nie ma innych narzędzi, by się posługiwać, jak właśnie miłość. Otwieramy się na miłość i decydujemy się tę miłość przekazać innym. Dzisiaj chciałbym razem z Wami uświadomić sobie, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego, bo tak jak wspomniałem też wczoraj, zdarza się, że wołamy, przyjdź Duchu Święty, tak jakby Go nie było, tak byśmy nie mieli w sobie Ducha Bożego, a przecież gdyby tak się stało, byśmy stali się martwi, nie mielibyśmy w sobie życia. To dzięki Duchowi Świętemu żyjemy, On nas ożywia, ale może przez nas nie działać, bo zostawia nam pewną wolność, jeśli chcesz. I jak się przekonać, że Duch Święty działa we mnie? Oprócz tego, że decyduje się na miłość, są jeszcze inne takie znaki, które pozwalają nam uświadomić sobie, że ja dostrzegam w sobie działanie Ducha Bożego.
I posłużę się takim tekstem z Ewangelii świętego Marka z 1 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, jak Jezus przychodzi do Jana nad Jordan i przyjmuje od niego chrzest z wody. Ewangelista Marek pisze tak, że w owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanii. Przyjął od niego chrzest w Jordanii. A w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. Przyjmuje się, że Jezus miał około 30 lat, kiedy przybył do Jana, aby przyjąć chrzest z wody. W ten sposób też przyjął na siebie też nasze grzechy. Co to oznacza, że Duch Święty stępuje na niego? Czy Jezus nie był pełen Ducha Bożego? Myślę, że to dla nas jest bardzo taka ważna wskazówka. Kiedy Duch Święty stępuje na kogoś, to akceptuje całe jego życie, takie jakie ono jest. Uświęca to życie. Czyni to życie przestrzenią działania Boga. Tak jak Bóg działa w historii człowieka, w historii zbawienia, tak działa też w historii naszego życia. Ale jeżeli my się nawracamy, bo jak ktoś jest od początku wierny Bogu, może tego nie dostrzegać. Ale ten, kto na przykład ma taką przeszłość trudną, bo wdepnął na przykład w okultyzm, albo został poraniony, albo żył w grzechu, to w momencie nawrócenia ta przeszłość strasznie ciąży. Ona często staje się powodem oskarżenia. Ci tak zwani pobożni mówią, tego ci nie wolno robić, ty nie możesz się modlić, bo masz złą przeszłość. Ty nie możesz posługiwać się takimi czy innymi darami, bo twoja przeszłość jest grzeszna, jesteś grzesznikiem. I ta przeszłość może często sprawiać, że człowiek czuje się niegodny, aby Duch Boży działał przez niego. Nikt z nas nie jest godny, ale Bóg czyni nas godnymi, nazywając nas swoimi dziećmi. To dzięki Jezusowi staliśmy się dziećmi Boga. Bóg, Stwórca, jest naszym Ojcem. Skoro On czyni nas godnymi, byśmy mieli Ducha Świętego, to kto zabroni nam działać? Skoro Duch Święty jest dany po to, by być świadkami żywego Boga, świadkami Jezusa. Nie otrzymujemy tylko Ducha Świętego po to, by być świętymi, ale by zaświadczyć o Jezusie w taki czy inny sposób. Ale właśnie ta przeszłość może właśnie ciążyć. Kiedy uświadomię sobie, że mam Ducha Świętego, to oznacza, że On sprawia, że ta moja przeszłość staje się święta. Mamy na przykład Stary Testament i kiedy czytamy, nie czytamy tylko o pobożnych rzeczach. Nie czytamy nie tylko o tym, że Bóg się objawia, że kocha. Nie czytamy o wzniosłych czynach patriarchów, królów, proroków, ale czytamy też o złu, o grzechu, o szatanie. Jest wiele niesprawiedliwości, morderstw, nieczystości. A mówimy, że jest to Pismo Święte. Z szacunkiem bierzemy to słowo do ręki, czytamy. Bardzo często w Kościele możemy zobaczyć, że jesteśmy błogosławieni Słowem, że kapłan bierze Słowo i nas błogosławi, czy ono jest wyeksponowane na jakimś takim szczególnym miejscu. Święty Franciszek na przykład stawiał znak równości między Pismem Świętym a Eucharystią. Dlatego z szacunkiem podnosił każde słowo, bo to jest Słowo Boga i ono nas zmienia. A wiemy, że jest tam opisana historia człowieka,
grzesznego człowieka, czyli każdego z nas. Jakoś dla Boga nie jest to problemem. On działa w takiej historii i ją uświęca. Jeżeli odkrywamy Ducha Bożego w nas, to nasze słabości, te upadki czy grzechy, to nie jest przekleństwem dla nas. To jest szansa. Popatrzmy na przykład ostatnia wieczerza. Jezus zgromadził wokół stołu swoich uczniów. Ale moglibyśmy też powiedzieć, że tak naprawdę wokół stołu, czyli na pierwszej Eucharystii, Jezus zgromadził ludzką słabość. Bo znalazł się tam Judasz, który go zdradził. Piotr, który go się zaparł. Inni uczniowie, którzy uciekli z lęku, zostawiając go samego. Jezus na pierwszą Eucharystię zaprosił ludzką słabość. Ale dzisiaj jest tak samo, że nasza słabość bierze udział w Eucharystii. To Jezus zaprasza słabych ludzi, aby zgromadzili się wokół stołu eucharystycznego i karmi ich swoim ciałem. Dlatego ludzka słabość nie jest przekleństwem, ale jest, można powiedzieć, błogosławieństwem, jeśli zostanie ukierunkowana w odpowiednim kierunku, czyli na Boga. Jeśli ukierunkujemy naszą słabość na Boga, to ona staje się dla nas szansą na doświadczenie mocy Boga. Bo jeśli nie ukierunkujemy naszej słabości na Boga, to będzie naszym przekleństwem, będzie nam ciążyć. Ale jeśli będziemy skierowani na Boga, to nasza słabość staje się błogosławieństwem, bo w naszej słabości objawia się moc Boga. Zaczyna działać Duch Boży. Na przykład choroba może stać się przestrzenią objawienia się mocy Boga, który uzdrawia. Jakiś nałóg może stać się taką przestrzenią pokazującą, że Bóg uwalnia. Słyszymy może nieraz takie świadectwa niezwykłe osób nawróconych, które były w grzechu, które popełniły wiele zła i mówią o tym złu, a później mówią, jak doświadczyli mocy Boga, która ich całkowicie przemieniła. I podziwiamy tych ludzi. Oni dla nas stają się wzorem. Chcielibyśmy też, tak jak oni, doświadczyć mocy Boga. Ale najpierw trzeba doświadczyć słabości. Najpierw trzeba zgodzić się na swoją słabość. Bo jeżeli nie ma zgody, czyli nie ma akceptacji swojej przeszłości, swojego życia takim, jakim ono jest, nie objawi się moc Boga. Ale jeśli ja powiem Bogu tak, przyjmuję życie i wszystko, co życie ze sobą niesie, zgadzam się, to wtedy Bóg może objawić swoją moc właśnie w tej mojej słabości, w tej mojej grzeszności. I stąd szatan boi się takich ludzi, którzy przeszłość nie traktują jako przekleństwo, ale jako szansę na objawienie się mocy Boga. Boi się takich, którzy nie traktują tej przeszłości jako przekleństwa. I to jest jakby taki pierwszy znak, że jestem pełen Ducha Bożego, że działa we mnie Bóg Boży. Zgadzam się na swoją przeszłość. To nie oznacza, że akceptuję grzechu, który popełniałem. No, stało się i już to się nie odstanie. To, co było, nie da się już cofnąć. Ale tak jak w historii zbawienia, tak i w mojej historii, kiedy grzeszyłem, kiedy popełniałem zło, był obecny Bóg. W naszej pobożności polskiej była obecna Maryja. Nie mogę teraz wyrzucić tej przeszłości ze swojego życia, bo bym odrzucił Boga, odrzuciłbym te osoby, które mnie w tej sytuacji, kiedy ja grzeszyłem i popełniałem zło, byli przy mnie, nie opuścili mnie. Choć nawet, jeśli nawet tego sobie nie uświadamiałem, czy nie widziałem, to jednak Maryja, która jest naszą matką, na pewno nas nie opuściła. Jezus, który nas zbawił, kiedy byliśmy grzesznikami, też nas nie opuścił. Jak mogę teraz ja przekreślić swoją przeszłość, odrzucić ją, tak jakby było to nic nie warte, skoro tam są najdroższe osoby mojego serca, które mnie nie opuściły. Może właśnie wtedy najbardziej były przy mnie. Właśnie przypomina mi się takie fajne świadectwo
chłopca z przedszkola, któremu dziennikarz zadał pytanie, czy pamięta swój najszczęśliwszy dzień swojego życia. On powiedział, że tak. I dziennikarz się pyta, to powiedz, co to był za dzień, kiedy byłem chory? I zdziwiony dziennikarz znowu zadaje pytanie, jak to? Byłeś chory i byłeś szczęśliwy? Przecież leżałeś w łóżku, miałeś gorączkę, zapewne też coś cię bolało. Jak mogłeś być wtedy szczęśliwy? A ten chłopiec mówi, byłem szczęśliwy, bo tata i mama byli przy mnie. Właśnie ten chłopiec pokazał coś bardzo pięknego. On nie skupił się na chorobie, na bólu, na tym, że nie może iść i bawić się z kolegami czy biegać po podwórku, ale skupił się na osobach, które były najdroższe jego sercu, na mamusi, na tatusiu. To było najpiękniejsze w jego życiu, bo dzięki tej chorobie oni zrezygnowali z pracy i poświęcili jemu czas. Mnie się wydaje, że właśnie te osoby, które są bardzo poranione, jeśli odkryją, że właśnie Jezus czy Maryja są przy nich właśnie w takich chwilach, to będą to najpiękniejsze chwile. Nie będą się wstydzić o tym mówić, tylko będą się chlubić. Tak jak święty Paweł chlubił się swoimi słabościami, bo odkrywał moc Boga. Ta nasza przeszłość, ona jest piękna i święta, pięknością i świętością Boga, który jest obecny w naszym życiu, a nie z powodu naszych takich czy innych dobrych czynów. To jest jakby taka pierwszy znak. Jeśli godzę się, jeśli akceptuję i z tego powodu oddaję Bogu chwałę, mogę być pewny, że działa we mnie Duch Boży. Druga taka przestrzeń, która może nam pomóc sobie też uświadomić, to jest nasz chrzest. W tym fragmencie świętego Marka jest powiedziane, że kiedy Duch w postaci gołębicy stąpił na Jezusa, z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I zwróćcie uwagę, że podobne słowa Bóg Ojciec powiedział do nas, kiedy mieliśmy chrzest, właśnie w świątyni. Kiedy kapłan nas ochrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojciec powiedział, jesteś moim umiłowanym synem, moją umiłowaną córką. I powinniśmy właśnie z tego powodu się chlubić i szczycić, że jesteśmy dziećmi Boga. Był taki czas, że wiele osób na przykład bardzo przejmowało się przeszłością swojej rodziny, która miała wpływ na ich życie. Mówiło się o problemach pokoleniowych, które sprawiały, że człowiek po prostu był obciążony tak mocno jakimś złem, że nie mógł sobie poradzić w tym życiu, które prowadził, że to jakoś wpływało na jego życie. I w pewnym momencie to mogło tak obciążyć człowieka, że on mógł oskarżyć o swoje niepowodzenia swoich przodków. Ale warto pamiętać, że my nie tylko pochodzimy od naszych rodziców, po których dziedziczymy charakter, wygląd, kondycję psychiczną, zdrowie, ale pochodzimy też od Boga. Nasza dusza, kiedy Bóg ją stworzył, była czysta i piękna, zanim połączyła się z ciałem. Wyszła z rąk Boga czysta, święta, nieskalana. A więc też dziedziczymy po Bogu, naszym Ojcu, coś niezwykłego, coś dobrego. I powinniśmy się bardziej skupić na tym, co dziedziczymy po naszym Ojcu, który jest w niebie, niż na tym, co dziedziczymy po naszych przodkach, jak chodzi o złe rzeczy. Że to, wiadomo, trzeba mieć jakąś tam świadomość, że mam taką rodzinę, a nie inną. I trzeba się też za przodków modlić. Ale to nie oznacza, że ta zła przeszłość ma mnie determinować. Determinuje mnie ta dobra przeszłość, to pochodzenie od Boga, mojego Ojca. I stąd te słowa, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, mogą pomóc mi uświadomić sobie, że we mnie działa Duch Boga. W starożytności
jeśli jakiś władca miał syna, to w momencie, kiedy on stawał się dorosły, budowano scenę i w momencie, kiedy ten syn wkraczał w ten wiek dorosły, ojciec stawiał syna na tej scenie, wszyscy poddani się gromadzili i wtedy ojciec stawał przy synu i mówił tak: od tej pory ten mój syn cokolwiek wam powie, to tak jakbym ja powiedział, i cokolwiek on wam uczyni, to tak jakbym ja wam uczynił, i cokolwiek wy mu powiecie, to tak jakbyście powiedzieli mnie, i cokolwiek jemu uczynicie, to tak jakbyście uczynili mnie. Ojciec utożsamiał się z synem i wszyscy poddani mieli świadomość, że od tego momentu trzeba liczyć się z synem, z jego słowem, z tym, co będzie robił, i musimy mieć do niego szacunek. Musimy uważać na to, co będziemy mówić, bo to będzie dotykać ojca, czyli naszego władcy. I takie słowa, jakie usłyszeliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, ty jesteś moim synem umiłowanym, to jest dokładnie to. Bóg zebrał cały ten świat niewidzialny, wszystkich aniołów, ale też ten świat zły, duchowy, i ogłosił wobec dobrych i złych aniołów: od tego momentu to dziecko jest moim umiłowanym synem. Utożsamiam się z nimi. Cokolwiek on wam powie, to tak jakbym ja powiedział, i cokolwiek on uczyni, to tak jakbym ja uczynił, i cokolwiek wy mu uczynicie, to tak jakbyście mnie uczynili, i cokolwiek jemu powiecie, to tak jakbyście mnie powiedzieli. Bóg się utożsamił. U proroka Ozeasza jest powiedziane: kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. Tak bardzo Bóg się utożsamia z człowiekiem, że pokazuje, że jeśli ktoś ciebie dotknie, zrani, to tak jakby zranił źrenicę Boga. Jakby dotknął źrenicę Boga. Jezus mówi podobnie. Jezus utożsamia się z nami. On jest w nas, On nas nie opuścił. I my wiemy, że jeśli czynimy jakieś zło człowiekowi, to czynimy to zło Jezusowi. Bo Jezus się utożsamia z człowiekiem. I w Ewangelii Jezus o tym mówi. Dlatego warto sobie uświadomić, że jeśli jesteśmy pełni Ducha Bożego, a jesteśmy, bo mamy, nie otrzymujemy Ducha Świętego w częściach, że dopiero po jakimś czasie mamy całość, tylko mamy Go całego, tylko my się cali nie otwieramy na Jego działanie, ale mamy Go całego. A ta świadomość, że jestem dzieckiem Boga, pomaga mi sobie uświadomić, jak niezwykła jest moja pozycja w tym świecie. I teraz demony o tym wiedzą. Boją się nas. Jeśli my mamy świadomość tego, kim jesteśmy, to one boją się nas. My nie musimy się ich bać. Przypomina mi się taka świadectwo, historia związana ze świętym Franciszkiem Ksawerym, który opowiada, że bał się ciemności jako dziecko. Bał się wychodzić po zapadnięciu zmroku i modlił się. Modlił się do Boga, żeby go uwolnił od tego lęku przed ciemnością. Ale Bóg mu powiedział, że to nie ty masz bać się ciemności, ale ciemność ma bać się ciebie. Spróbuj wychodzić na kilka sekund najpierw, później na kilka minut po zapadnięciu zmroku i zobaczysz, że nic złego ci się nie dzieje. I święty Franciszek tak robił. I przestał się lękać ciemności. I kiedy stał się jezuitą, kiedy stał się misjonarzem i ewangelizował w Indiach, w Chinach, w Japonii, to wszędzie tam, gdzie przebywał, demony uciekały na samą wieść o tym, że przybywa święty Franciszek Ksawery. To demony się bały. On się ich nie bał. One bały się jego. I właśnie ta świadomość, że jestem dzieckiem Boga, ma pomóc mi, że zło ma bać się mnie, a nie ja mam bać się zła. Jeśli mam Boga, no to demony boją się Boga. Drżą na Jego obecność. Na samą myśl, że Bóg przybywa w tym człowieku. To, co rozważaliśmy wczoraj przed Najświętszym Sakramentem, że ta obecność
Jezusa zobowiązuje nas, kiedy jesteśmy przed Nim, do noszenia Go w sercu. Jeśli patrzysz na Niego, obecnego w Najświętszym Sakramencie, to w tym momencie podejmujesz decyzję, że po wyjściu ze świątyni, z adoracji, nosisz Go w sobie, że On jest w tobie. Obecność kryje w sobie słowo noś. To jakby taki nakaz, noś Go, a zło będzie uciekać od ciebie. I trzecia taka jakby podpowiedź czy przestrzeń, w której możemy dostrzec obecność Ducha Bożego, również zawarta w tej Ewangelii, że zaraz Duch wyprowadził Go na pustyni, gdzie przebywał 40 dni kuszony przez szatana. Właśnie Duch, tak jak słyszeliśmy wczoraj, ksiądz Piotr powiedział, nie, wypędza Jezusa na pustynię. Po co? By zmierzyć się z tym złem, które jest na pustyni. Każde doświadczenie Ducha Świętego, czy wylanie Ducha Świętego, czy otwarcie się na Ducha Świętego, czy jakieś niezwykłe przeżycie związane z rekolekcjami, zawiera w sobie ten właśnie element, że jesteśmy wypędzeni z tego miejsca, które jest dla nas bezpieczne i fajne, w którym dobrze się czujemy, do takiego miejsca, gdzie jest konfrontacja ze złem. I Duch Boży chce nam pokazać, że to zło ma bać się nas, a nie my zła. To, co było rozważane czy mówione w tej konferencji wcześniej. Warto sobie uświadomić, że ta Jego obecność w nas jest o wiele potężniejsza, mocniejsza od tego zła, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Ale musimy się zmierzyć, żeby nauczyć się walki. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Żołnierz otrzymuje broń, aby nie tylko obronić siebie, ale i innych. Ale nikt go nie nauczył obsługiwania się tą bronią. On ma broń, ma jakiś tam karabin czy pistolet, ale nie wie, jak go używać. I w chwili zagrożenia nie tylko nie obroni innych, ale i siebie. Będzie uciekał, a ucieczka to już znak porażki. Jeśli ktoś dostaje broń, dostaje też instrukcję obsługi. Ktoś go uczy, jak się tą bronią posługiwać, żeby bronić siebie i innych. I tym są właśnie charyzmaty, dary Ducha Świętego, które otrzymujemy. Ale jeśli ktoś nas nie nauczy, jak się tym posługiwać, to co z tego, że mamy, jak my nie umiemy ich użyć w konkretnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Mamy konkretne narzędzie, ale nie używamy, bo nie wiemy jak. I zastanawiamy się, czy ja mogę użyć w takiej czy innej sytuacji. I właśnie to doświadczenie obecności Boga sprawia, że Duch Święty mówi, idź i zmierz się z tym problemem, z tą trudną sytuacją, z tym człowiekiem. Użyj konkretnych narzędzi. I jednym z takich narzędzi jest właśnie miłość. Zwróćcie uwagę, że kiedy Paweł pisze o owocach Ducha Świętego w liście do Galatów, w rozdziale 5, to tak naprawdę wymienia jeden owoc, że owocem Ducha jest miłość. I ktoś dobrze zauważył, że jak masz miłość, masz wszystkie owoce. Nie masz miłości, nie masz żadnego. Że miłość jakby otwiera czy umożliwia doświadczanie różnych owoców. I one w jednej sytuacji smakują jako radość, w innej jako cierpliwość, a jeszcze w innej sytuacji jako na przykład uprzejmość czy łagodność. Te owoce mogą się ujawnić, ale tylko w sytuacji, w której sprzyja się ujawnianie owocu, czy musi być odpowiedni klimat. I właśnie, żeby taki owoc zaistniał, ja muszę być zanurzony w miłości. I w spotkaniu, czy to z człowiekiem trudnym, czy też z trudną sytuacją, wydaje owoc cierpliwości. To mnie kosztuje, to jest trudne. Uprzejmości, łagodności, miłości. To jest trudne. To jest taka, można powiedzieć, męka. Ale właśnie wtedy, kiedy ja się mocuję w sobie, czy być uprzejmym, czy nieuprzejmym, czy przebaczyć, czy zachować urazę, to jest walka we mnie. Jeśli prowadzę walkę ze sobą w tym momencie i decyduję się na przykład na miłość, na przebaczenie, przestaję walczyć z tym człowiekiem. On już nie jest dla mnie zagrożeniem. Wybieram inną drogę. Mocuję się z sobą, a nie z tobą. Natomiast jeśli nie mocuję się ze sobą, będę mocował się z tobą. Będę walczył z tobą na słowa,
na jakieś argumenty, na pięści. I tak dochodzi do kłótni. I złemu duchowi właśnie o to chodzi. Żebyś nie walczył z sobą, z tym starym człowiekiem, ale z tym, którego Bóg postawił na twojej drodze, ze swoim bratem i siostrą. Może warto właśnie sobie to uświadomić, że otwieranie się na Ducha Świętego zobowiązuje do życia Nim, czy pozwolenia Jemu działać w nas i przez nas. Jest to ogromne wyróżnienie, ale też jest to męka, jest to jakaś ofiara, którą muszę ponieść. Bo żeby Duch Święty został nam dany, święty Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym powiedział, że Duch Święty został nam dany za cenę męki i śmierci Jezusa. Ale ta męka i śmierć były konieczne, żeby Duch Święty został nam dany. I dzisiaj jest podobnie. Jeśli ponosisz jakąś ofiarę, jeśli zmagasz się ze sobą i jest to ofiara, którą składasz Bogu, jest ci dany Duch Święty, który zadziała przez ciebie, dotykając tego człowieka czy tej sytuacji, w której się znajdujesz. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.